Związek Sybiraków w Lesznie obchodzi 30-lecie działalności. Z tej okazji Danuta Maćkowiak i Danuta Kubera otrzymały odznaczenia. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w drugim Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Szkoła ma wielkie zasługi dla pielęgnowania pamięci o cierpieniach Polaków na Wschodzie. Działa tu izba pamięci, wydawane są zeszyty wspomnień. W jubileuszowym spotkaniu wzięli udział członkowie związku oraz zaproszeni goście, którzy w różny sposób wspierają działalność Sybiraków. Podczas uroczystości wręczano odznaczenia, jednak Danuta Maćkowiak i Danuta Kubera nie mogły wziąć udziału w spotkaniu. Zostały odznaczone na uroczystym zebraniu związku Danuta Maćkowiak medalem pro patria przyznanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a Danuta Kubera złotą odznaką za zasługi dla Związku Sybiraków.